Abstrahując od kwestii wiary lub niewiary w różne rzeczy, to rosyjska czarna magia jest po prostu merytorycznie złą książką. Autorka nie podaje żadnej bibliografii. Jedyne odniesienie do źródła pojawia się przy informacji, jakoby istniał zachowany dokument paktu Hitlera z diabłem, ale nawet wtedy jest to odniesienie do randomowej strony internetowej, co nie wiem, co takiego miałoby udowodnić, szczególnie biorąc pod uwagę, że związki III Rzeszy z okultyzmem nie są tajemnicą i choć nie ma zgody co do tego, jak faktycznie one wyglądały i jak mocno wierzono w pewne rzeczy, to jednak jest to temat znany i szeroko komentowany. Więc nie widzę powodu, dla którego, jeżeli taki dokument rzeczywiście zostałby odnaleziony, miałby być zupełnie zignorowany przez rzetelne źródła. Skoro jednak autorka nie podaje żadnych źródeł na potwierdzenie swoich rewelacji, nawet tych, które podaje jako historyczne fakty, to całą książkę można uznać za jedynie wymysł bujnej fantazji. Szczególnie, że autorka pomimo swojego rzekomego znacznego doświadczenia używa pewnych pojęć w bardzo dziwny sposób, a inne z jej twierdzeń są po prostu nieprawdą. Już na wstępie autorka mówi o tak zwanej dwuwierze i cytując: dwuwiara jest zjawiskiem występującym wyłącznie w Rosji i nie ma odpowiedników w innych kulturach. Nie jest to prawda, bo dwuwiara występowała na szeroko pojętych terenach słowiańskich, w tym i w Polsce, która no jednak Rosją nie jest, ale także u innych ludów, Germanów czy Węgrów. Synkretyzm religijny sam w sobie nie jest zresztą niczym szczególnym i w różnych formach pojawia się zawsze tam, gdzie nowa religia narzucana jest z góry na ludy, które mają już swoje własne systemy wierzeń. Wszystko to jednak tak naprawdę nie ma znaczenia dla wywodu autorki, ponieważ omawiana przez nią rosyjska czarna magia ma z terminem dwuwiary niewiele do wspólnego. Odnosi się bowiem wyłącznie do wypaczonej doktryny chrześcijańskiej, a nie ma w niej bóstw z panteonu słowiańskiego. Autorka wspomina też o tak zwanych piekielnych ikonach, jakby ich istnienie było faktem, choć ich rzeczywiste istnienie jest mocno wątpliwe, jako że nigdy żadnej nie odnaleziono. Piekielne ikony to ikony, w których pod klasyczną ikoną namalowane były wizerunki szatana, przez co modląc się do ikony wierni tak naprawdę czciliby szatana. I choć rzeczywiście odniesienia do takich ikon pojawiają się w literaturze i w legendach, to jak wspomniałam, nigdy żadnej nie odnaleziono. Idąc dalej, autorka używa słowa heretyk, tak jakby było ono jednoznaczne z poganinem i do tego magiem. Cytując: heretyk to mag, który nawiązuje kontakt z siłami nieczystymi. Heretycy oddają cześć siłom, które są obecne w ich miejscach zamieszkania, w lasach i rzekach, na polach, cmentarzach, moczarach. Większość z nich wykonuje czynności rytualne związane z różnymi ofiarami, np. dla władcy lasów albo pani cmentarzy. Otrzymują od różnych sił pomoc w sprawach doczesnych i poszukiwaniach duchowych. Nauki heretyków są blisko związane z przeświadczeniem, że można wpływać na świat za pośrednictwem apelu do duchowych mocy. Nie takie jest znaczenie słowa heretyk. Owszem, poganin czy mag jest heretykiem. Ale nie można tych słów używać zamiennie, ponieważ z katolickiego punktu widzenia heretykiem jest osoba należąca po prostu do kościoła prawosławnego czy protestanckiego. Nie potrzeba do tego demonów czy sił nieczystych. Samego słowa poganin zresztą autorka też używa w dziwny sposób, łącząc pogan w jedną zunifikowaną grupę z jakimś jednolitym systemem wierzeń, co ponownie nie jest prawdą. Poganizm jest zbiorczą nazwą pewnego typu wierzeń, które różnić się mogą od siebie całkiem znacząco. Autorka na temat przypisuje im jakieś wspólne postrzeganie świata i na przykład poganie nie tylko uznają istnienie wszelkich bogów z innych panteonów, ale również szanują ich moc. Lub też najważniejszym elementem wspólnym dla pogaństwa i satanizmu jest sprzeciw wobec oddawania czci. Poganie honorują swoich bogów. Czym różni się oddawanie czci od honorowania? Tego autorka nie wyjaśnia. Przypisuje natomiast poganom potrzebę pojawienia się nowych ludzi, czego ponownie nigdy nie wyjaśnia, ale też nie tłumaczy, jakich pogan ma ona na myśli. Następnie mówi: w żadnej z pogańskich sekt nie uznaje się proroków, za którymi podążają tłumi. To już kwestia mocno dyskusyjna.
Anna Świderkówna na przykład by się z tym nie zgodziła. W opisie podam link do rozmowy z nią na ten temat. Choć dotyczy ona pogaństwa antycznego, to jednak w dalszym ciągu jest to pogaństwo. Ale dziś także powstają kulty i sekty, które swych przywódców uznają za proroków. Kwestie samych wierzeń autorki, jak już mówiłam na początku, generalnie pomijam. Jednak biorąc pod uwagę, że nie byłyby one nie na miejscu w horrorze klasy B, nie sądzę, by miały wiele wspólnego z jakimikolwiek faktycznymi wierzeniami. I myślę, że każdy, kto chciałby dowiedzieć się czegoś na temat faktycznych wierzeń ludzi w różnych stronach świata, to istnieje wiele pozycji, które w jakikolwiek sposób są prawdziwe i nie warto tracić pieniędzy i czasu na akurat tę pozycję.